Ja dostaję za każdym razem kolce, więc nie wiem. No dobra, to nie będziesz wiedział. I samobój! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Ej, to ja. No, zagramy sobie nowo dodany tryb, czyli taktyczne Rumble. Generalnie moim zdaniem jest to bardzo fajne urozmaicenie i nawet myślę, że jest to fajniejszy tryb niż zwykłe Rumble, ale to zaraz zobaczycie sami. Okej, mamy w teamie zwycięzcę z czempiona, także może nie będzie tragicznie. Ja sobie wziąłem Mustanga, bo czemu nie? W sumie spoko wygląda. O, i macie takie w prawym dolnym rogu, takie koło do wyboru. Na przykład, jeżeli użyjemy, w sensie użyjemy, jeżeli wybierzemy, że chcemy użyć Magnes, to będziemy musieli czekać na następny power-up 20 sekund. Jeżeli użyjemy Tornado, to tylko 10, ale... Ja nie wiem, nie podobają mi się te power-upy. Okej, nieważne, dobra, tracimy gola. W ogóle też swoją drogą ciekawe jest to, że faktycznie w miarę sensownie... O nie, czym on już ma? Co? Strasznie szybko miał tego power-upa, ale że faktycznie całkiem sensownie wybrali... ceny, w sensie ceny, tak jakby jak długo coś się odnawia. To ciekawe, czy to faktycznie sprawdzali na jakiej zasadzie. Bo moim zdaniem jest to dobrze poustawiane, te cztery najważniejsze rzeczy są naprawdę najlepsze. Nieprawda, lodowa ma 20 sekund. No, lodowa akurat jest overhyped według tego, ale... Ale generalnie pozostałe rzeczy są w miarę git wycenione. Także faktycznie widać coś przydatne i... Teraz widać jak bardzo czasami boli dostawanie słabych power-upów na Ramblu. No to teraz są wartości podane rzeczywiste. No i nasz teammate postanowił wyjść, nie spodobał mu się tryb. No dzisiaj niestety jest to tylko dwóch, ale to zawsze lepiej niż trzech, pamiętajcie. Nie wiem czemu, ale tak jest. Dobra, co masz fajnego? Nie wiem, mi ciągle zaznacza najlepszy power-up, jaki mogę wybrać. I nawet nie mogę nic wybierać, bo zawsze mam najlepszy do pierwszego razu. No, ale ciężka sytuacja życiowa. Ja zawsze muszę wybierać akurat. Ale nie wiem, Żydza, co daje to biorą. To bierze. Na Rumble się nauczył. A ty cały czas masz kolce w ogóle? Dziwne. No, ja mam zielonkę naszykowaną, jak ktoś weźmie kolce. Dobra, ładujemy jeszcze z resetem? Dobra, bez reseta. I cyk! Zapomniałem, że to mam, ale to było... Gratuluję. ...strategiczne. Zapomniałem o tym, całkowicie. Kurde, bym mógł to użyć trochę wcześniej, żeby ładniej wykończyć, ale... Skleroza, niestety. O, mogę wybrać Rumble wreszcie. Możesz wybrać Rumble? Nice'u, ja mam w sumie najlepsze teraz wybrane, to sobie nie powybieram. Nie, no ale mega mi się podoba ten koncept, jest taki bardziej sprawiedliwy niż zwykłe Rumble. Nie liczy się typowo RNG, tylko trochę RNG. Trochę. No, bo dalej nie można wybierać ze wszystkiego, ale i tak już jest lepiej. O, ale walnął. O, ja mam kolce w ogóle, poczekaj, to zaraz użyję sobie. Dobra. Aha. Idziesz, idziesz. Ej, w ogóle fajnie jest tutaj pokazane? To, ile masz czasu do skończenia się Rambla, tak lepiej moim zdaniem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. A, jestem pod bramką przeciwników, dobra. Myślałem, że pod swoim się zrespiłem. Ja dostaję za każdym razem kolce, więc nie wiem. No dobra, to nie będziesz wiedział. I samobój! Co to było? Ale śmieszna sytuacja w sumie. Dlatego Magnus aż 20, no wiesz, Magnus jest taki słaby. Nie no, Magnus nie jest słaby, ale co to była za akcja? To... Ja. Ten samobój zielonką, chciał uratować, zrobił to co zawsze. No. Tutaj z Adim wybiliśmy supersoniczną legendę na Ramblu. Tak tylko powiem. No, mistrzowie Rambla. Okej, nie chcę teleportu, czerwonka będzie najlepsza. Dawaj. Mniejsza ani razu nie dało czerwonki. Dobra, to jademy z tym. Jej. O, Adi na czacie pisze ciągle. Każdą akcję komentuje. Wow, bo sobie dałem to wybieranie itemu pod quick chat. No i się wybieram i piszę. Strategicznie. I wszyscy myślą, że jestem toxic. Pod what a save sobie daj ten. What a save. Pod what a save sobie daj Rambla. To będzie strategicznie. Dawaj. Ej, w sumie można też mieć... Ja mam Erola pod tym klawiszem, co zmieniam Ramble. Także w sensie Erola Wrighta. Więc... No, można sobie zmienić w ustawieniach. No tak, ale... Ale dążę do tego, że i tak to mi jakoś nie wpływa mega, ale mogę się wywalić w powietrze przypadkowo. Dobra, czerwonka na propsie. Nie no, ja jeszcze ani razu nie miałem czerwonki, a taki wybór jest ciągle. Z trzech się wybiera, a to nie miał. Ja mam ciągle zielonka albo jeżyka na zmianę. No to co lubisz, to co do ciebie pasuje. Dobra, tutaj nie do pokonania jesteśmy. Sneaky piki. Okej. Okay. O, flangera dostałem. Ja mam jeszcze 20 sekund do power-upa, także pozdro. Ale nie ma odliczania, tylko są takie paski, jak mi się overwatchu.
A to potem dopiero, jak już jest poniżej 10. Jak masz dużo sekund, to jest odliczanie. Poniżej 10 są paski. Dobra, kolce najlepsze chyba, tak mi się wydaje. O, mam magnes w razie czego, dobra, obronię go. Fajne to jest, że można sobie wybrać. Nie no, mega mi się to podoba, naprawdę. Niech sobie robią zwykły tryb rankingowy Rumble w tym stylu, to będzie kozackie. Mam nadzieję, że to są jakieś testy przed innowacją na Rumble. I będzie super. Mam plangera w razie czego za parę sekund. Ty dziadzie, zabierający boosta. Nie mam boosta. Nie mam boosta, bo mi zabrałeś. No wiesz co. Dobra, patrz, szybkie szukanie. A dobra, nie ten przycisk. O, mamy tutaj Team Spirit w teamie, dlatego myślę, że będzie dobry nastrój. O, dobra. O, czerwonka, dobra. Z jednej strony fajnie używać dobre power-upy, ale z drugiej strony, że to tyle kosztuje. Ale nie no, naprawdę. Mega mi się podoba to, że jest tak to zrobione. I zmarnowałem 25 sekund na to, żeby... Ale to boli teraz. Ja miałem plangera. Ja użyłem czerwonkę na to, żeby mi dłużej odliczało i tak nie obroniłem. Ale to boli. Ty to wbiłeś chyba, bo ja plangera używałem, żeby to wbić. Tak? Nie no, ja to do boku go uderzyłem, ale to mega boli. Teraz 25 sekund na power upa czekać. Przez to, że i tak nic to nie dało. Jak tak jest gol. A ciekawe, czy teraz mi zrespi do 10 sekund, jak padła bramka. Czy będę miał 22 sekundy dalej. Nie no i 22 sekundy dalej. Przez to, że użyłem czerwonkę w takim momencie. Najgorzej. Okej, okay, ładujemy. Ale załadowałeś jak... załadowałem jak torby z biedy. Nie mieli szansy go bronić. No, nie no, na czas gram. Okej, okay, dobra już. Czerwonkę kolejną biorę, ale... O nie, lag! Halo! Musiałem się zastanowić, bo miałem wybór Rumble akurat, wiesz? Ja nie wierzę, a mi przylagowało. Nie wiem, co się stało. A, stałem w miejscu, dobra. Miałem wybór Rumble, pierwszy raz dostałem czerwonkę i od razu jest gol. No, ja też miałem czerwonkę. A, dobra, dzisiaj już się przestraszyłem, że od 25 będzie znowu odliczało, ale... Na szczęście od 10. Jakie w ogóle chamstwo z tym lagiem. A mi zmieniło teraz power upa. No, też mam kolce. Patrz na to, na czas. I cyk. Cyk. Nie no, chamstwo! Dawaj, dawaj. Dobra, nie takie chamstwo jak się wydawało. Jeden cię od tyłu wziął, no. Ja się pośpieszyłem. No, to naprawdę, to zneutralizowałeś. Śmieszne to było w sumie. Gol jest dzięki temu. No, w sumie tak, bo by mnie wyssało na maksa tym kibelką, czy tam jak to się nazywa. Przepychaczką. No, przyspieszenie! Nigdy tego nie wybiorę na tym trybie. Ciekaw, czy ktokolwiek używa boosta przeciwnika na tym czymś. Teraz dopiero zobaczą po wyborach, jak bardzo to jest bezużyteczne w grze. Jak bardzo trzeba to usunąć. No właśnie. Może po tym naprawdę. Kosztuje 5? 10. No nie, lag znowu. Przyspieszenie 5? Znowu lag, nie, powinno no 10 zero kosztuje. Kosztować. To powinno dawać ci kolejne, że instant masz kolejne, czy coś. To wtedy może by było sprawiedliwie, a nie tak, że jeszcze za to płacisz. Jeszcze na meczu to tak często wypada na zwykłych ramblach. Ciekawe, czy ktoś kiedyś w ogóle wybierze przyspieszenie zaraz. Na Miras, czy ktoś wybierze. Nie, no pewnie mi z klikiem na przykład, jak spanikuje. To jest albo jedyna opcja. Brąz, który nie wie co robi. No, jakiś prost, co pierwszy raz w życiu Rambla odpalił. Myśli, że to może być dobre, że jemu da boosta czy coś. Myśli sobie, że w sumie by chciała limited. Szkoda, że nie muszę na siebie dać tego boosta. No to by już było 100 razy lepsze, jakby dało się pod innym klawiszem dać na siebie. No niestety się nie da. Dobra, mam czerwonkę kolejny raz. I nie zawaham się jej zmarnować. Dobra. Bang! Jak je zmarnować? Strzelić bramkę i poczekać 25 nie, sekund. Daj no. Mi szansę może. Nie no, bez takich, ale naprawdę? Moim zdaniem, chociaż po kickoffach powinno się do 10 sekund zawsze resetować, bo tak to jest boleśnie mega. Chociaż w sumie, no neutralizuje to strzelnie bramki power-upem, więc ciężko powiedzieć. Ale i tak jest to bolesne. No i dobrze, że jest to bolesne w sumie. Dzięki temu to ma większy sens. Teraz połowę rambli, jakie tutaj są, to pewnie nie będę ich używać, bo ciągle będę coś innego wybierać. No, przynajmniej dwa są takie ramble, co nikt nie musisz użyć. Chyba, że bardzo sytuacyjna sytuacja, na przykład freeze, że się przyda. Sytuacyjna sytuacja, co ja gadam w ogóle? O, no tak. Najsik. No super, nie będę miał Jerzyka już. I nasz ja teammate wyszedł. Nasz teammate, tak dobrze. Stwierdził, że nie gra z takimi nobami. Co strzelałem bramki za niego. No, ale jest już nowy, George the Baby. Ciekawe, czy gra tym skinem z Bakesmoda.
Wymiana z ławki nastąpiła. Rezerwowy. Ma jakiś młodzik. Trener dał odpocząć głównemu zawodnikowi drużyny. O, tak. O, mam żółtko, lubię żółtko. Mam czerwonkę. Dobra, żółtko nie jest mocne, ale... Pierwszy raz mam czerwonkę do użycia. Chyba, że z tym tym... Ale nie, no mega fajnie to się odlicza. Zobacz... A nie, dobra, ty nie zobaczysz na tym, ale... Fajny jest ten pasek odliczania. O tak, zbordowana czerwonka. Ale prawie inny. O, ale to wykończył! Kontrola piłki Georgia ale the Baby. Ale latawiec. I w ogóle to auto the Baby można używać na meczach online, czy nie? Nie wiem. Ciekawe, czy to jest jako po prostu skórka do auta, czy co? W sumie chyba można. Nie wiem. Dobra, mam. Złą czerwonkę. Dobra, wywalone w nich. Nie, no nie stracimy. Dobra, nie stracimy na szczęście. Oni pchają do swojej. Czekaj, zaraz to ja im popcham do swojej. Shadi, ładuj. Nie mam głosu. Okej, okay. George nie, the Baby ładuje samobój. Nie, nie potrafi Harflipa jeszcze. Nie te czasy. Okej, okay, czerwonka czasy. Jest. Okej, okay. Haha, czemu oni ze sobą piszą? O nie. Dobra, spanikowałem przez chwilę, bo spojrzałem na czat. Nie wiedziałem co zrobić. Ale mam czerwonkę, co masz w ogóle? Kolczatkę, jeżyka. A coś poza nią, czy ksyfy? No co ty mówisz? Okej, okay. Dobra, chyba nie ma... Dobra, kusiło! Też kolejny aspekt jest tego, że nie będzie się stylowało bramek teammate'om przez to. Kusiło... Kusiło mnie użyć czerwonkę, ale perspektywa czekania 25 sekund na to, żeby ci zestylować bramę. Mówisz, że to tak działa? No, to jest bolesne, serio. Rzadziej się będzie stylował teammate'om, albo ktoś bardzo lubi boleć. Nie wiem, ja to już gram, nie wiem, w drugi mecz i dalej nie wiem, o co w tym chodzi. Jak to? Nie, no nie gadaj, że nie wiesz, o co tu chodzi, Aldi. Już w komentarzach ludzie wiedzą, o co chodzi, a ty nie wiesz. Funny game. Dobra, wykorzystam ją jak pros. Chyba, kurde. Że ktoś użyje czerwonkę nagle. Nie, wykorzystam jej jak pros. Nie, ile zielonych kryje się pomocy. Okej. Okay. Dobra, żółtko będzie za 10 sekund. O, nice, Adi. Aż ty mnie wykopał. Musiałem być powrót. Okej, okay. Ja zaraz dam boomera. Okej, okay. Może się wyleje? Aha, dobra, zużył plangera na coś takiego, spoko. Chyba nie ma SSL-a na tym trybie. Dziwne, że nie ma. No. Co to się stało? Ale to było zlegowane. Każdy czerwonkę użył nagle. Ale nie widziałem ani jednego przyspieszenia w tym meczu, także teoria się potwierdza, że tego syfu nikt nie używa nigdy. Ja chyba tego raz miałem do wyboru. Ja nie wiem, ja to miałem chyba parę razy, ale nawet nie myślałem przez sekundę, żeby to użyć. Dobra, myślę, że w tych dwóch meczach na tyle dużo się działo, że odcinek będzie akurat git. Nie wiem jaka diema, ale mi się to zdecydowanie bardziej podoba od zwykłego Rambla, bo jest jakaś tam mniejsza doza RNG, no i no generalnie system też cen i tak dalej, przedmiotów, tak jakby. Nie wiem, mi się to dużo bardziej podoba od zwykłego Rambla, nie wiem, możesz się wypowiedzieć jeszcze na szybko, czy... Ujdzie. Ujdzie. Ujdzie, no, zwykły Rumble nie ujdzie dla niego, to ujdzie, więc to już jest git. Ja go nie powiedziałem akurat. Nie no, powiedział, tylko nie słyszeliście. To jest już domysł, wiesz? No dobra, to co, myślę, że można zakończyć powoli odcinek. Ja jeszcze przypomnę o zostawieniu suba, też zapraszam na drugi kanał i pewnie Adi będzie chciał pozdrowić jakąś listę osób, to tutaj masz. No czekaj, już pozdrawiam, dobra. Znajomi, pozdrawiam Loczek2001 i tyle. O tak, krótka lista dzisiaj. Albo 2001 Loczków pozdrowił, to też nie wiadomo. Ja po prostu Loczka muszę za każdym razem pozdrowić, wiesz. Dobra, no to co, bez przedłużania, elo elo. O.